Zbigniew Smułka, trener MKS-u Oława. Panie trenerze, służą wam mecze na wyjeździe? Nie wiem, czy służą. Bardzo ciężko się gra na wyjeździe, jeżeli nie poprawia się u siebie i przy dobrej dyspozycji nie da radości naszym kibicom. Natomiast w sytuacji, w jakiej my jesteśmy od 2 tygodni, gdzie nie wiem, czy było kilku zdrowych w naszej drużynie zawodników przez ostatnie 2 tygodnie, jakiś wirus i problemy, to powiem tak, już wiem, dlaczego trenerzy mówią, że tu jest bardzo ciężko i Lanka gra dobrze i pechowe porażki. Ja powiem tak, bardzo niebezpieczne granie szkockiej piłki. Myślę, że gdyby potrafili wymienić chociaż 4 podania w meczu, byłoby to lepsze, natomiast z samych stałych fragmentów gry i kopania do przodu na chaos, no może gdyby mieli Ibrahimowicza. Natomiast cieszę się, że przeciwstawiliśmy się temu mimo wypadnięcia kilku wysokich zawodników, Perońskiego, który pauzuje za kartki, Galusia, który jest w łóżku chory. Sprostaliśmy temu, przeciwstawiliśmy i gdybyśmy mieli fizycznie przygotowanie bez tych problemów, to można było tutaj wygrać wysoko, bo no, aż się prosili do tego, żeby naszymi szybkimi, zwrotnymi piłkarzami wyprowadzać kontrataki. Dziękuję.